W meczu z Zawiszą Bydgoszcz na pewno nie zagra Łukasz Trałka, to wiemy. Karol, czy ty w ogóle jesteś gotowy na to, żeby na przykład wystąpić na pozycji numer 6, a nie na ósemce? To nie wiem, trener wystawi. No, tam by starał się spisać jak najlepiej. No i my wystawię na 6, pewnie podpowie mi, jak mam w tej sytuacji się zachowywać, no i będę się starał wyknąć jego zalecenia. Bardziej prawdopodobny jednak wydaje się wariant, że ty na tej ósemce pozostanie, że obok ciebie zagra być może Arno Dżum i to będzie twoja pierwsza okazja, żeby w ogóle stworzyć parę tych środkowych pomocników z Kameruńczykiem. Będzie z tym jakiś problem? Nie, myślę, że nie. Już na treningach fajnie mi się z nim grało. Zawsze jest za mną, tak jak zawsze Łukasz, więc myślę, że nie będzie z tym problemu. Dla was mecz z Zawiszą prowadzoną przez Mariusza Rumaka to jest coś wyjątkowego? Znaczy nie, na pewno jakiś sentyment jest do trenera Rumaka, ponieważ wprowadzi mnie do tego zespołu tak naprawdę. 2 lata z nim pracowałem, no i pewnie jest sentyment, no ale wiadomo, na blisko nie ma takiego czegoś. Po prostu widzimy to po 3 punkty, no i wygra się spotkanie. Ty do Bydgoszczy pojedziesz dodatkowo umotywowany, podbudowany powołaniem od Adama Nowałki, czy spodziewałeś się tego? No chciałem na pewno pojechać na kadrę, znów do niej wrócić po tych kontuzjach. Wiadomo, miałem moment, że ciężko było, ale nigdy się nie poddawałem, nie będę się poddawał i cieszę się, że się udało. I znów teraz trzeba pokazać, że zasługuję na to powołanie. Jest szansa, że nie będziesz jedynym Lechitą. Trzymasz kciuki za Tomka, czy w tej sytuacji nie wypada trzymać kciuków, bo to by oznaczało, że ktoś by tam musiał wypaść z powodu kontuzji? Znaczy, no wiadomo, no, kolega z klubu, dobry kolega poza, więc na pewno trzymam za niego kciuki. No, zobaczymy, czy się uda. Nie wiem, życzę mu najlepiej, no i trzymam kciuki.